Koło naukowej inkluzja to kolejne koło, którego historię mogliście poznać w audycji Koła w Ruch. Formacja powstała w 2018 roku wraz z uruchomieniem na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku pedagogika specjalna. Pomimo pandemii po drodze koło ma na swoim koncie wiele inicjatyw, m.in. akcji mikołajkowych oraz eventów na rzecz lubuskich hospicjów. Głównym zadaniem koła jest jednak przybliżanie studentom ich przyszłości zawodowej, a pole do popisu jest tu szerokie, od placówek oświatowych po hospicja. Chodzi nam o to, aby studenci naprawdę mogli wszechstronnie, jakby to powiedzieć, rozpoznać teren, czyli to, co ich w przyszłości może czekać i jak bardzo różnie mogą się realizować zawodowo po ukończeniu naszych studiów. Jak podkreślają opiekunowie koła, żeby stać się członkiem ich formacji, trzeba być osobą niezwykle empatyczną. A co w zamian? W kole naukowym bardzo dużo można się nauczyć. Uważam, że udział w kole naukowym bardzo rozwija, robimy dużo ciekawych rzeczy. Jestem zadowolona i nie żałuję. Mamy dużo fajnych inicjatyw, robimy dużo ciekawych rzeczy, które nas rozwijają, także myślę, że jest to dobry początek naszej kariery, naszego zawodu. Więcej na temat kół naukowych działających na naszej uczelni znajdziecie w programie Koła w Ruch, audycja w każdą środę o godzinie 10:30.